Cześć, jestem Wapomaniak i w dzisiejszym filmie opowiem Wam wszystko, co chcielibyście wiedzieć na temat ogrzewania kondukcyjnego, konwekcyjnego i hybrydowego, ponieważ to są trzy rodzaje ogrzewania, jakie możecie spotkać w waporyzatorach. Powiem Wam, czym one się różnią, jakie są ich wady i zalety, no i najważniejsze, co najlepiej wybrać w zależności od tego, jaki jest wasz styl użytkowania. Dobra, to lecimy. Okej, zacznijmy najpierw od tego, czym w ogóle są te trzy typy ogrzewania. Może pierwszym niech będzie kondukcja, pierwszym co omówimy. Kondukcja polega na tym, że wasz susz jest ogrzewany tylko i wyłącznie przez ścianki komory grzewczej. Czyli włączacie nagrzewanie i gorące są tylko i wyłącznie te ścianki w środku. Nie ma tutaj żadnej akcji ze strony gorącego powietrza. Czyli susz jest ogrzewany przez ścianki. I to powoduje jego ogrzanie, uwolnienie substancji aktywnych, które możecie sobie następnie wdychać. To jest kondukcja. Konwekcja polega z kolei na tym, że susz jest w komorze, owszem, ale nie ma żadnego kontaktu bezpośredniego z grzałką, tak jak tam to wcześniej było ze ściankami komory grzewczej. Tutaj grzałka znajduje się pod spodem, włączę Firefly 2, może nawet ją zobaczycie. Jak się rozświetlają te zwoje pod spodem, a może nie zobaczycie. W każdym razie, tutaj grzałka w konwekcji jest oddalona od suszu i ona ogrzewa tylko i wyłącznie powietrze. To powietrze przelatuje przez grzałkę i trafia już gorące do komory, gdzie ogrzewa z kolei zioła. Czyli to ogrzewanie jest takie niebezpośrednie i wdychacie później parę w ten sposób powstałą. Z kolei ogrzewanie hybrydowe, którego najlepszym przykładem chyba jest Mighty, to jest połączenie obu tych typów ogrzewań, czyli z jednej strony mamy tutaj kondukcyjną komorę, która będzie ogrzewała susz, a z drugiej strony mamy tutaj konwekcyjną grzałkę, która będzie ogrzewała powietrze. No i to jest rozwiązanie, które łączy oba te rozwiązania wcześniejsze. Dobra, to tyle na temat tego, czym są kondukcja, konwekcja i hybryda, a teraz przejdziemy do ich wad i zalet. Dobrze, jeśli chodzi o wady i zalety tych typów ogrzewań, na pierwszy ogień weźmiemy konwekcję, gdyż utarło się, że konwekcja jest najlepszym typem ogrzewania, a konwekcyjne waporyzatory to jest najlepsze, co możecie kupić. Taka jest obiegowa opinia. Czy jest tak naprawdę? No tak, jeśli chodzi o zalety kondukcji, no to na pewno to, co trzeba podkreślić, to są lepsze parametry pary, czyli będzie dużo lepsza jakość pary, będzie ona gładsza, będzie mniej drapała po gardle, będzie o wiele lepszy smak, będzie też lepsza wydajność, ponieważ ten susz jest ogrzewany tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się zaciągacie, nie przez cały czas, jak w urządzeniach konwekcyjnych. No, ale będzie z kolei trochę bardziej wymagająca technika zaciągania się. Czyli to branie tych wdechów nie będzie takie łatwe. Będzie wymagało trochę więcej wprawy, gdyż tutaj to powietrze musi odpowiednio przepływać przez komorę. Waporyzatory konwekcyjne też się cechują znacznie większym poborem mocy, gdyż taki typ ogrzewania po prostu jest bardziej skomplikowany od strony technologii. Pobiera to więcej mocy, więc też żywotność baterii jest krótsza. No i też tego typu waporyzatory mają to do siebie, że one najczęściej ogrzewają susz najlepiej na środku komory, tu gdzie to powietrze przelatuje, natomiast przy ściankach ten susz nie jest ogrzewany równie dobrze co na środku, więc co jakiś czas konieczne jest przemieszanie tego suszu w komorze co kilka wdechów. Oczywiście waporyzatory konwekcyjne mogą się między sobą bardzo różnić, bo z jednej strony mogą to być urządzenia elektroniczne, takie jak Firefly 2, którego tutaj mam, a z drugiej strony mogą to być urządzenia butanowe, jak Lotus, którego mam w drugiej ręce. One się będą znacznie różniły, natomiast co do ogólnej zasady, tak jak mówiłem, to się raczej te rzeczy typu oczywiście bateria dotyczą tylko modeli elektronicznych. Co do ogólnej zasady, konwekcja to będzie lepszy smak, lepsza wydajność inhalacji, lepsza jakość pary, no ale właśnie bardziej skomplikowana technika użytkowania, gorsza żywotność baterii, no i konieczność mieszania w komorze. No i to są sprzęty typowo moim zdaniem w związku z tym do użytku jednoosobowego, w sensie raczej ciężej jest się ich nauczyć, no i raczej ciężko jest tak na szybko to wytłumaczyć znajomym, żeby im pokazać, jak to działa, raczej wymaga to trochę wprawy. Jeśli zdarza się Wam korzystać z waporyzatorów
W większym gronie o wiele lepszym wyborem mogą być urządzenia kondukcyjne. To jest DaVinci IQ 2, tu jest inny znany przedstawiciel PAX 3 tego rodzaju. To są urządzenia, które ogrzewają, tak jak mówiłem, już tylko i wyłącznie komorą grzewczą. No i jeśli chodzi o zalety kondukcji, to one są prostsze od strony konstrukcyjnej, więc też najczęściej są tańsze. Oczywiście są wyjątki od tej reguły, na przykład IQ 2 czy właśnie PAX 3, które tutaj pokazuję, to są te z wyższej półki modele, ale co do zasady, tak ogólnie waporyzatory kondukcyjne są dużo tańsze od konwekcyjnych. Jest ich zdecydowanie więcej na rynku, praktycznie wszystkie najtańsze modele to są kondukcje, czy przynajmniej kiedyś tak było, teraz to się zmienia. No i one się cechują dużo mniejszym poborem mocy, czyli w związku z tym, że są prostsze, po prostu pożerają dużo mniej energii i ta bateria będzie Wam dużo rzadziej pokazywała coś takiego, czyli że właśnie ją trzeba naładować. Niż w przypadku modeli konwekcyjnych. Więc kondukcja będzie tej energii pobierała dużo mniej, będzie prostsza w użytkowaniu, w technice inhalacji, ponieważ tutaj w zasadzie wystarczy nabić służ do komory, on powinien dość szczelnie ją wypełniać i powoli się zaciągać i to jest w większości modeli kondukcyjnych cała filozofia. Więc będzie znacznie łatwiejsze użytkowanie, właściwie pod każdym względem. No i będzie to o wiele lepszy waporyzator do użytku więcej niż jedną osobę. W związku z tym, w sensie łatwiej jest, nie wiem, pokazać komuś, jak to działa, kogoś nauczyć, jak to działa, bo po prostu jest to mniej skomplikowane. Jeśli chodzi o wady kondukcji, no to one wynikają też z tego, jaki jest to typ ogrzewania, czyli ten susz będzie ogrzewany przez cały czas, czyli jeśli na przykład weźmiecie sobie dwa wdechy, odstawicie urządzenie na bok i się znowu zajmiecie serialem, a przypomnijcie sobie o waporyzatorze za 10 minut, to kiedy do niego wrócicie, no to, że tak powiem, cała sesja waporyzacyjna odbyła się już bez Was, ten materiał został wykorzystany, a właściwie zmarnowany w tym wypadku, no i nie jest to fajne, prawda? W przypadku waporyzatorów konwekcyjnych możecie sobie wziąć jednego buszka, odłożyć, no i dokończyć później, co jest szalenie wygodne. W wypadku modeli kondukcyjnych musicie całą zawartość komory wykorzystać naraz, co nie zawsze jest fajne. Oczywiście możecie tą inhalację przerwać, ale to jest trochę tak jak z przerwaniem palenia skręta, prawda? Kiedy potem tą inhalację wznowicie, no to raz, że trochę stracicie, a dwa, że smak będzie już mocno taki sobie. I tak samo jest w przypadku modeli kondukcyjnych. Kiedy wznowicie tą inhalację, ten smak będzie już taki sobie. Z tego względu zaleca się wykorzystać całą zawartość komory naraz. Więc jeśli chodzi o wady, no to jakość pary będzie trochę gorsza niż w konwekcji, wydajność będzie trochę gorsza właśnie przez to, że ten susz jest ogrzewany przez cały czas, również pomiędzy Waszymi wdechami. No i co? Jeśli chodzi o mieszanie w komorze, w większości przypadków nie jest konieczne, ale są też takie urządzenia, w których to dobrze robi, jeśli chodzi o smak na przykład, czy produkcję pary. No, więc to były modele kondukcyjne, jeśli chodzi o wady i zalety, a jeśli chodzi o modele hybrydowe, takie jak Fury Edge na przykład, czy Mighty, no to tutaj bardzo dużo zależy od tego, jaki jest udział, jaka jest proporcja konwekcji do kondukcji, no bo ona może być różna. Są takie waporyzatory typu Starry na przykład, czy Flower Mate Nano, które są owszem hybrydowe, ale bardziej tylko z nazwy, dlatego że tej kondukcji jest tam załóżmy 90%, a konwekcji 10 czy 5%, więc w praktyce są to waporyzatory kondukcyjne. Więc tutaj ciężko jest ogólnie się wypowiedzieć na temat hybryd, no bo to będzie zależało od tego, jaki mają one stosunek do kondukcji, do konwekcji. Natomiast mówiąc ogólnie, jest to raczej najlepsze z dwóch światów, czyli jakość pary będzie lepsza niż w kondukcji, wydajność będzie i smak też lepsze niż w kondukcji, no ale z kolei pożeranie mocy będzie mniejsze niż w modelach konwekcyjnych. No, więc to tyle w sumie na temat wad i zalet kondukcji, konwekcji i hybrydy. A teraz powiemy o tym, co dla kogo. Tak jak wspomniałem już wcześniej, modele konwekcyjne są w mojej ocenie przeznaczone tylko i wyłącznie do jednoosobowego użytku. Czyli jeśli inhalujecie się w 95% przypadków sami, no to taki model będzie dobry. Oczywiście jeśli macie ochotę raczej na
albo inaczej, jeśli nie macie nic przeciwko temu, żeby się nauczyć trochę bardziej skomplikowanej techniki inhalacji, w zamian za to, że jakość pary będzie lepsza i godzicie się na to, że będziecie musieli może trochę częściej ładować baterię. Natomiast jeśli oczekujecie waporyzatora, który po prostu włączacie, on sobie chodzi, a wy sobie bierzecie te buszki i potem go wyłączacie i jest to prostsze, łatwiej się z tym podzielić z kolegą, partnerką, cokolwiek, to wydaje mi się, że modele kondukcyjne mogą być lepsze i wydaje mi się też, że dla początkujących użytkowników modele kondukcyjne albo hybrydowe to jest lepszy wybór. Natomiast jeśli chodzi o modele hybrydowe, no to one mają pod kątem tego dla kogo, one mają tutaj więcej cech z kondukcją, czyli raczej włączacie, wykorzystujecie całość naraz, więc są to waporyzatory sesyjne. O tym, czym się różnią sesyjne od on-demand, opowiem wam w innym filmie. Ale tutaj raczej możecie przyjąć, że to będą te wskazania do użytkowania, co w przypadku modeli kondukcyjnych. Oczywiście możecie używać w pojedynkę waporyzatorów kondukcyjnych bądź hybrydowych, no ale tak jak mówiłem, musicie się tutaj liczyć wtedy z koniecznością wykorzystania całej komory, co nie zawsze po prostu, na co nie zawsze mamy ochotę. Dobra, słuchajcie, chyba tyle, jeśli chodzi o kondukcję, konwekcję i hybrydę. Wytłumaczyłem wam, czym one są, jakie są z grubsza ich wady i zalety, czym się kierować przy wyborze dla siebie. Jeśli dopiero zaczynacie, wybrałbym kondukcję albo hybrydę. Jeśli jesteście już bardziej zaawansowani, to możecie celować w konwekcję. Ale tak czy tak, jak macie wątpliwości, pamiętajcie, że możecie napisać albo zostawić jakieś pytanie pod tym filmem w komentarzach. Pamiętajcie też, żeby subskrybować mój kanał, polubić ten film, jeśli się wam podobał. A jeśli myślicie nad zakupem waporyzatora, to polecam wam sklep Vapefully. Tam kupuję swoje waporyzatory i tam też polecam wam dokonywać ich zakupu. Dobra, z mojej strony na dzisiaj na tyle. Dzięki, do zobaczenia, cześć!